Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Dzisiaj zapraszam na odcinek poświęcony transferom, ale zdecydowałem się na takie nieoczywiste zestawienie, bo spojrzymy dzisiaj na transfery nieudane, czyli niewypały transferowe letnie w polskiej ekstraklasie. Przygotowałem listę kilku piłkarzy takich, no wiecie, którzy albo nie grali, albo grali mało i wyglądali kiepsko, no albo w ogóle już ich w klubie nie ma, bo to były takie transferowe niewypały. Zanim jednak przedstawię Wam tą galerię, zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, a także do przycisku lubię to pod filmem, to jest dla mnie dodatkowa forma motywacji, także jest w tej chwili niepowtarzalny czas, żeby właśnie zasubskrybować mój kanał. Pierwszym nazwiskiem na liście jest Artur Rutko, bramkarz Lecha Poznań, który zamienił Metalist Charków na Lecha. Bramkarz, który przyszedł w letnim oknie transferowym, jego bilans w Poznaniu to jest 6 meczów, 11 puszczonych bramek. No, pytanie numer 1 brzmi, dlaczego w ogóle został sprowadzony? Ktoś zrobił złe rozeznanie, mówiąc wprost, bo mieliśmy Filipa Bednarka, właściwie dalej ten bramkarz jest w Lechu, natomiast w tamtym sezonie również o miejsce w składzie z Bednarkiem walczył Miki Van Der Hart. W tej chwili Holendra nie ma, drugim bramkarzem właśnie miał być w teorii Rutko, natomiast jego początek wyglądał tak, że odkąd przyszedł do Poznania, to właściwie stał się z miejsca jedynką. Ciężko jednoznacznie wskazać winowajcę tego, że Lech odpadł tak szybko z Karabachem w tych eliminacjach do Ligi Mistrzów, natomiast no niewątpliwie to Ukrainiec był jednym z głównych piłkarzy, którzy zawinili. Dostał kilka szans na początku sezonu, szybko się na nim poznano, no i oczywiście już zaczął bronić Bednar, którego też pewnie nie wskażemy na topowego bramkarza w Polsce, natomiast w gronie najlepszych trzech, pięciu piłkarzy w takim zestawieniu wydaje mi się, że Bednarek by się znalazł. Zimą do Lecha przyszedł Holec, także to jest chyba najjaśniejszy możliwy sygnał na to, że Rutko już no, w Lechu w ogóle nie zagra. Drugim piłkarzem na liście jest Mateusz Żukowski, drugi z piłkarzy Lecha Poznań, również wypożyczony podobnie jak Rutko, zamienił Glasgow Rangers w letnim oknie transferowym na Lecha Poznań. Zagrał ledwie 3 mecze i to też nie jest tak, że zagrał 3 mecze od pierwszej minuty do ostatniej, tylko łącznie to jest 69 minut, także naprawdę bilans mówiący wiele. Więcej grał w rezerwach, natomiast też szału nie zrobił, no i generalnie no jest to przykład ewidentnego niewypału transferowego. Szkoda, bo przecież Lech cały czas i miejmy nadzieję jak najdłużej mierzy się w Lidze Konferencji Europy, więc byłoby to idealne rozwiązanie dla Johna van der Broma, jako ten piłkarz do rotacji za powiedzmy Joela Pereira czy Alana Czerwińskiego. Szkoda, bo pamiętam Żukowskiego w barwach Lech i Gdańsk, był to taki piłkarz ofensywny, który też miał odpowiednie, właściwie dalej ma odpowiednie warunki fizyczne, więc lubił grać w kontakcie, był bardzo przebojowy i taki bezpośredni w ataku. W Rangers nie grał, bo trafił na chyba najgorszego możliwego kontrkandydata do gry na prawej obronie. No w Lechu zawodzi, najpewniej odejdzie po sezonie, właściwie no to wypożyczenie, którego obowiązuje do czerwca, no ale chyba nie ma innej opcji niż to, że wróci do Szkocji. Lech nie będzie nim zainteresowany, no i mówiąc wprost, nie wypał transferowy mistrza Polski. Idziemy dalej. Kolejne nazwisko na liście to jest Kevin Broll. Już go nie ma w Górniku Zabrze. Bramkarz, który no, teraz gra w Dynamo Drezno. 10 spotkań w Górniku Zabrze, 18 puszczonych bramek. Przegrał konkurencję z Danielem Bielicą, no i to jego jednoznaczna deklaracja w przerwie zimowej, że jeżeli przegrał rywalizację i generalnie źle się czuje w Zabrzu, to odchodzi. Też mówi pewnie wiele o jego charakterze. Oczywiście też ciężko tak no jednoznacznie określić piłkarza, bo nie jesteśmy w środku, nie wiadomo co tam się działo. Natomiast mam wrażenie, że no to też nie do końca dobrze wygląda, jeśli mamy piłkarza, który ewidentnie przegrywa rywalizację albo który po prostu ma trochę pod górkę, żeby się poddać, żeby od razu wracać. Piłkarsko nie wydaje mi się, żeby był jakimś bramkarzem bardzo słabym, natomiast w pierwszym momencie, no w którym to przegrał rywalizację ze wspomnianym Bielicą, dał jasny sygnał, że składa broń i po prostu wraca z podklonym ogonem. Mówi nam wiele, mam wrażenie, o jego takiej piłkarskiej osobowości. Fakty są takie, że w Górniku w tej chwili jest jeden bramkarz. Łączono przez chwilę Grzegorza Sandomierskiego z tym klubem. Na ten moment tylko Bielica został między słupkami. Potem, kiedy Broll zamienił w zimowym oknie transferowym Górnik Zabrze na Dynamo Drezno. Idziemy dalej. Kolejne nazwisko i to jest kolejny piłkarz z Górnika Zabrze, Robin Kramer.
przeszedł w letnim oknie transferowym z Stade Lausanne do Górnika Zabrze. W tej chwili rozwiązał kontrakty z Górnikiem, zagrał ledwie 4 spotkania i to też jest właściwie identyczny bilans jak Żukowskiego, bo 69 minut we wszystkich rozgrywkach. No nie wypał przez duże N, ciężko właściwie tutaj środkowego pomocnika obronić. Szwajcar grał mało, ale to też świadczy o tym, no i pewnie jego dyspozycja na treningu, mówiąc wprost. Jeden z tego zaciągu, który przyszedł za kadencji już byłego trenera Górnika, Bartosza Gaula, przypomnę, gigantyczna rewolucja w Górniku, bo właściwie cały środek pola został wymieniony. Odszedł m.in. prosperujący Stalmach do rezerw Milanu, przede wszystkim Alessana Mané, no i Krzysztof Kubica, który został nowym kolegą klubowym Kamila Glika. Dużo zmian w Zabrzu, oczywiście to nie jest odcinek poświęcony Górnikowi, natomiast no, mam wrażenie, że Kamber to jest jeden z tych piłkarzy, no, który też ma twarz w tej rewolucji transferowej Górnika Zabrze. Czyli część ruchów się broni, a część to są po prostu duże niewypały. Kolejne nazwisko na liście to jest Makana Baku. Zamienił tureckiego Cepę na Legię Warszawę w letnim oknie transferowym. 18 spotkań i tylko jedna asysta. Zastanawiałem się długo, czy dać nazwisko Baku do zestawienia, no bo to nie jest piłkarz, który jakoś wybitnie zawodzi, ale z drugiej strony wiązano z nim duże nadzieje. Tak sobie to klasyfikowałem. A druga sprawa jest taka, że kosztował Legię Warszawa blisko 1 000 000 zł, bo 350 tysięcy euro kosztował Legię. Właśnie ten skrzydłowy. Błysnął w barwach Warty Poznań w 2 sezony temu, kiedy Warta była Beniaminkiem, naprawdę wyglądał rewelacyjnie. No nie chcę powiedzieć, że jest to cień tego piłkarza, natomiast gdzieś tam w świetle dużej konkurencji, no i nie ukrywajmy, dużo większej presji niż w Warcie, w barwach Legii tak nie błyszczy. Piłkarz do rotacji, ale patrząc przede wszystkim na jego wiek i gdzieś tam potencjał, miałem wrażenie, że lepiej to będzie wyglądało, że będzie dostało więcej szans i te cyferki przy jego nazwisku będą pokaźniejsze, bo na ten moment, tak jak wspomniałem, tylko jedno ostatnie podanie na 18 spotkań w koszulce Legii. Kolejny piłkarz to jest Gyuram Georg Belidze. Już go nie ma w Zagłębiu Lubin. Pół roku spędził w Lubinie. Obecnie gra w Dynamo Batumi. Jego bilans to 16 spotkań i jedna bramka. Jeden z dwóch Gruzinów, którzy przybyli w letnim oknie transferowym do Lubina. Drugi to jest oczywiście Tornike Grambindaszwili. Ten drugi gra, chociaż też no, nie do końca regularnie, natomiast notuje liczby i generalnie no, dużo lepsze wrażenie po sobie pozostawiał. Co do Georg Belidzego, też pewnie nie pomogła mu zmiana trenerska. Mam wrażenie, że Waldemar Fornali, który objął stery w Lubinie, wiele pozmieniał. Postawił trochę na innych piłkarzy, no ale też oczywiście wyniki byłego szkoleniowca Piasta go bronią, więc ciężko tutaj krytykować przesadnie Fornalika. Fakty są takie, że w tej chwili Georg Belidze wrócił do kraju. Reprezentuje barwy Dynamo Batumi, więc też patrząc po tym, jak się prezentował, raczej w Lubinie nie żałują, że ten piłkarz Zagłębie opuścił. Ostatnim nazwiskiem na tym zestawieniu jest Michael Kostka. Piłkarz, który przyszedł latem do Miedzi Legnica z rezerw RB Lipsk. Aż 21 spotkań, no i patrząc na to, że nie ma ani bramki, ani asysty przy tym nazwisku, no i zakładając, że jest to piłkarz ofensywny, no rzeczywiście spore rozczarowanie. Oglądam no generalnie Ekstraklasę regularnie i też te mecze Miedzi dość uważnie. No i Kostka faktycznie nie błyszczy, nie robi przewagi z przodu. Mam wrażenie, że jest to taki piłkarz, który gdzieś tam gaśnie w ofensywie, który nie daje zespołowi wiele. Dużo lepiej wyglądają chociażby, nie wiem, Olaf Kobacki, Narsring, czy inni piłkarze, którzy generalnie potrafią odmienić losy meczu, dają zawsze coś ekstra. Kostka natomiast mam wrażenie, że jest takim solidnym, wybieganym piłkarzem, który dobrze się nadaje do obrony. Wtedy, kiedy drużyna ma problem z odbiorem piłki, bo generalnie pracuje, no i też nie powiem pod tym kątem o nim nic złego, natomiast nie daje nic ekstra, a przede wszystkim patrzę na to, skąd przyszedł do Legnicy, czyli mówimy o naprawdę klubie, który, mówiąc brzydko, produkuje zdolną młodzież i słynie z tego, że no, piłkarze z szeregów, kolokwialnie mówiąc Red Bulla, są naprawdę topowymi graczami, no tutaj mam wrażenie, że spory zawód. Tak to wyglądało, takie zestawienie 8 piłkarzy, których ja bym sklasyfikował jako takie niewypały transferowe letniego okna, ale uwaga, mam zamiar nagrać za kilka tygodni, niech ta runda wesenna jeszcze trochę potrwa. Kolejny odcinek natomiast o niewypałach transferowych z zimowego okna, bo na pewno kilku piłkarzy się znajdzie, natomiast jeszcze 9 kolejek do końca sezonu, więc warto dać jeszcze niektórym piłkarzom czas, nikogo nie wolno skreślać, no i oczywiście pamiętajcie, że to jest taka moja subiektywna lista, cały czas jestem aktywny, do tego zachęcam, by pisać komentarze, jaka jest wasza opinia na temat ewentualnych transferów, kogo wy wskazalibyście jako niewypał, albo może inaczej, który z tych piłkarzy się broni i napiszecie mi, że wcale racji nie mam. Raz jeszcze zachęcam do
subskrypcji kanału, to jest ten magiczny czerwony przycisk na dole pod materiałem. Pamiętajcie o lajkach w górze pod filmem. Do zobaczenia i pozdrawiam.